To jesteśmy w Chełmie, niedaleko granicy ukraińskiej. Na co chcemy zwrócić dzisiaj uwagę? Na dramatyczną sytuację przemysłu spirytusowego, na konsekwencje importu wielkiej ilości kukurydzy, innych zbóż, a także etanolu na polski rynek z Ukrainy. Czy to nie jest przykład na to, jak tonącemu ratownik udziela pomocy, a tonący tego ratownika może również zatopić? Sytuacja jest dramatyczna. Branża spirytusowa, branża destylarska jest zagrożona upadkiem, zagrożone są miejsca pracy, zagrożone są polskie przedsiębiorstwa. Przyczyna tego kryzysu leży w tym, że po pierwsze Unia Europejska wydała zgodę na import zbóż innych produktów spożywczych z Ukrainy i mamy w tym momencie zalew tych produktów. Branża po branży bardzo mocno tego doświadcza. Mamy nadal dramatyczną sytuację w rolnictwie, w sektorze drobiarskim i teraz kolejny sektor cierpi na skutek tutaj przyjmowania tych produktów. Tak nie powinno być. Polski Związek Rolniczy protestuje, prosi, apeluje do rządu o to, żeby pilnie zareagował w tej sprawie. Niestety, no takie są również konsekwencje rządów PiS-u i Solidarnej Polski. No my jako Konfederacja przestrzegaliśmy przed tym, nie dopuścilibyśmy do tego i również się przyłączamy do tego apelu, żeby rząd pilnie zareagował i nie dopuścił do upadku tej branży. Sytuacja w tych przedsiębiorstwach jest taka, że mają w tej chwili praktycznie wszyscy pełne magazyny i surowca, i pełne magazyny produktu, a nasz polski rynek jest zalewany przez surowiec z Ukrainy i gotowy produkt z Ukrainy, który jest w zupełnie innych cenach i z dnia na dzień spowodował niekonkurencyjność polskiej tej gałęzi gospodarki, co jest po prostu ciosem w naszą polską gospodarkę. Wysokie ceny energii, wysokie ceny transportu, wyśrubowane zasady, które przychodzą do nas z Unii Europejskiej, limity emisji CO2 i teraz jeszcze afera zbożowa, która spowodowała właśnie brak konkurencyjności, tą nieuczciwą konkurencję, z którą musi się zmagać branża spożywcza, w tym branża spirytusowa. Przypomnę, że jeszcze zanim wybuchła afera zbożowa, także rząd PiS-u i Solidarnej Polski dociskał i utrudniał branży spirytusowej działania. Podwyżka, wielokrotne podwyżki podatków, podatku akcyzowego, utrudnienia biurokratyczne. To są wszystkie rzeczy, z którym branża spirytusowa musi się mierzyć, a przypominam, że branża spirytusowa to nie tylko i wyłącznie spirytus spożywczy, ale także przemysłowy. To jest ogromna, ważna część gospodarki i dlatego też ten brak konkurencyjności na arenie międzynarodowej jest ogromnym problemem dla polskich przedsiębiorców. Konfederacja, wolność i niepodległość. Oddamy wam Polskę. Dziękuję.